Witam wszystkich serdecznie z tej strony prorok.pl. Po krótkiej przerwie wracam do swojej serii World of Warships z kilkoma zmianami, głównie technicznymi. Przede wszystkim, na pewno to widać, mam obecnie zakupiony nowy monitor, przez co zwiększyła mi się bardzo duża rozdzielczość i wreszcie mogę dopasować rozmiar filmików do waszych ekranów. Bo wiem, że poprzednie były ucinane po bokach, to też mnie denerwowało, ale to wynikało tylko ze względu na moją rozdzielczość ekranu, którą wtedy miałem. Obecnie mam 1900x1200, więc już jest szerokokątne, więc powinno być ok. A dzisiaj sobie popływamy tym. Jest to New Mexico. W pełni rozwinięty, szóstej generacji, pancernik amerykański. Zdążyłem sobie go w międzyczasie całkowicie upgrade'ować, więc już jest na tym poziomie. Mam cztery działa po 3 lufy kalibru 356 mm, czyli całkiem przyjemnie. Zasięg głównych baterii to jest 17,3 km po wszystkich upgrade'ach, które mam i ulepszenia, które mam zainstalowane. Czyli... no, mogło być lepiej. Japońskie pancerniki mają dużo większy zasięg. Ale nadrabiam to bardzo dobrym pancerzem. Mam nadzieję, że się będzie sprawdzać. Działa też mają całkiem przyjemne skupienie. I w razie czego w zasięgu mam tak zwany samolot zwiadowczy, który na 100 sekund, czyli minuty 40, poprawia zasięg artylerii głównej o 20%. Czyli do 20 km spokojnie mogę strzelać. No potem trzeba niestety czekać 360 sekund na przeładowanie tego, ich ma tylko 3 razy, więc zazwyczaj jest to na pierwsze potyczki, na jakieś uciekające okręty, jest to bardzo dobre. Więc będę tego używać. Natomiast co mam jeszcze zupgrade'owanego? Nie jest to za szybki okręt. Japońskie okręty mają dużo lepsze te silniki i mój obecnie Nowy Meksyk osiąga zawrotną prędkość 21 węzłów, czyli bardzo mało. Jestem bardzo wolnym okrętem, ale te amerykańskie zawsze były wolne, przynajmniej te pierwsze. Kilka zmian w ogóle wyszło w międzyczasie, jak nie nagrywałem nic. Mianowicie jest teraz nowa wersja World of Warships, czyli po prostu wyszedł patch, w którym dodano kilka rzeczy, pozmieniano trochę dźwięki, pozmieniano część okrętów. Ale głównymi zmianami jest przede wszystkim to, czyli tutaj mamy nowe cechy dowódcy, które sobie można wykupować za punkty. Jest kilka ciekawych rzeczy, jest dużo więcej jest dla lotniskowców, widzę, że są upgrade'owane, bo samoloty. Pancerniki też mają kilka ciekawych funkcji, na przykład to, czyli ekspert przewyższywalności, czyli plus 400 punktów witalności na każdy poziom okrętu. Czyli jeśli dobrze rozumiem, na szóstym poziomie będę mieć 6 razy 400 więcej punktów życia, czy tylko 400? Nie wiem do końca, jak to funkcjonuje. Mam nadzieję, że działa to w ten sposób, jak pierwszy raz mówiłem. I to też jest ciekawe, bo jeden dodatkowy ładunek dla całego sprzętu eksploatacyjnego, czyli miałbym plus jeden do żywotności rozwijania i plus jeden samolot zwiadowczy. To mogłoby być niegłupie w sumie. Z dodatkowych zmian jest nowy poziom, już 12, i w tym nowym poziomie są już takie zwane bitwy drużynowe. Można sobie zakładać drużyny. I potem w ciągu dnia są bitwy drużynowe o konkretnych godzinach. Tutaj za 4 godziny się rozpoczyna następne. No jest cały system tutaj, którego jeszcze się z nim nie zapoznałem, więc nie będę wam z nim zawracać głowy. Są bitwy drużynowe, kiedyś były bitwy rankingowe, obecnie ich są wyłączone. Ale nie przedłużając, zobaczmy, jak sprawuje się ten okręt w bitwie. Ja się jeszcze ciągle uczę, jeśli chodzi o nagrywanie na YouTubie, i czasem śmieszne sytuacje wychodzą, na przykład
Przed chwilą nagrywałem filmik, mówiąc dokładnie to, co teraz. Tylko zapomniałem ustawić dźwięku mikrofonu, żeby się nagrywał razem z obrazem. Tak więc muszę nagrywać od nowa. No, poszło nam całkiem przyzwoicie. Wygraliśmy, mimo że zginęliśmy pod koniec bitwy. Jeśli chodzi o matchmaking, to jest nawet. Nie jest jakieś super przeklasowane te okręty. W zasadzie jest bardzo wyrównana walka. Nie ma lotniskowców, więc samoloty nie będą problemem. Tylko trzeba uważać na niszczyciele, których my mamy aż 5. Przepraszam. Głos mi siada powoli. Szczerze powiedziawszy, nienawidzę tej mapy. Battle starts. Najlepsze jest to, że w zasadzie już jestem w zasięgu wrogich dział. A jakoś nie wiem, ja lubię się skupiać na krążownikach najpierw. Już dużo łatwiej się je zatapia. Ten płynie całkiem szybko. Myślę, że będzie dobrze. A nawet można było wcześniej. Uff, farciarz. Że skupmy ogień na tym New Mexico. Płyniemy w przeciwnych stronach. Na tej samej odległości. Muszę dać poprawkę. Trafiam, tylko odbija wszystkie pociski. Dobry pancerz.
Chciałbym co? Ładny strzał. Dobra, New Mexico zginął. Cztery sekundy. Don't fire at your allies. Our victory is in sight. Przypadkiem postrzeliliśmy. O machę. Ale ja sama w nas wpłynęła, to nie moja wina. Wow, serio. Cały bok. 5 sekund. Czyli... tu. Patrz jak ładnie. O! Trafiłbym go, ale nie zdążyłem. Z tej strony jest wyczyszczone. To płyniemy na ich bazę. Powiem wam, że nie idzie mi. Najlepiej? Ale drużyna świetna zgranie. Za to Nowy Jork jest przed nami. Orange dzisiaj nie jest ze mną. Wszystkie moje strzały są strasznie rozproszone. Psz, zero obrażeń. Dwanaście tysięcy, to ja rozumiem. Cytadela. O, przeżył to. Czy on do mnie strzelał burzącymi? Ciekawe czemu. Nie zdąży strzelić, dobrze. Szybko nim. O, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Problem solved, sir. On fire!
armed penetration. Tak, tak. Płyń, płyń. Bokiem do mnie, całkowicie. Dziękuję. Enemy cruiser foundered. Rada, moi mili. Jeśli gracie krążownikami, które nie mają takiego super opancerzenia jak pancerniki, nie ustawiajcie się po linii bokiem całkowicie do pancernika. Bo to jest właśnie w ten sposób bardzo łatwo zatopić. Przez całą grę generalnie nie trafiałem, bo grałem na dystans. Wystarczyło podpłynąć do kogoś, kto w ogóle nie zwraca uwagi na to, że strzela do niego pancernik z 6 km. Patrzcie, 3 cytadele, jeden zatopiony okręt. Tamtych po prostu nie zdążyłem ze względu na to, że teamwork, tak? Czyli świetnie, świetna gra zespołowa. 54 tysiące, więc nie jest tak przyzwoicie. Postrzeliłem swojego towarzysza w bok. Nie zauważyłem. No i w sumie tyle. Następnie popłynę sobie Minekaze. Zobaczycie w akcji piąty niszczyciel japoński. A domyślnie będę chciał sobie rozwijać japońskie... No, przepraszam, amerykańskie niszczyciele. Jezu, co ja gadam. Pancerniki. Następny kolejności jest Colorado. Docelowo chcę dojść do Iowy, jeśli chodzi o amerykańskie. I bardzo chętnie sobie porozwijam japońskie zarówno niszczyciele, no jak w końcu kiedyś przejdę do pancerników. I domyślnie chcę kiedykolwiek, za może 2 lata, dojść do Yamato. To jest największy... największy okręt II wojny światowej i największy pancernik w historii w ogóle skonstruowany i pływający. To była potężna siła ognia. Yamato... Możemy sobie zobaczyć? O tak. Zobaczcie tylko na ten okręt. Jest potężny. Potężny. Same to złoto... złoty... symbol na dżopie miał chyba z 2,5 metra... średnicy? Ze szczerego złota? Coś wielkiego. Jeszcze jaki on jest potężny. Kiedyś usłyszałem ciekawostkę na temat Yamato. Dlaczego wszystkie działka przeciwlotnicze są ustawione w superstrukturze? Coś tutaj też widzę, że są. Dlaczego tutaj nie ma załoga więcej? Bo z tego co wiem, te działa potężne 460 mm, największy chyba kaliber w historii, były tak potężne, że w momencie wystrzału fala uderzeniowa wystrzału zabiłaby załogę, która byłaby tutaj w tym rejonie. Dlatego wszystkie działka są skupione w superstrukturze. Takie potężne były te armaty. No, ale ostatecznie Yamato został zatopiony przez... uwaga, surprise, surprise, samoloty, tak? Czyli lotniskowce miały zawsze największą przewagę podczas II wojny światowej. W sumie to one przyczyniły się do zatopienia największych znanych nam pancerników, tak? Czyli Bismarcka. Znaczy w sumie nie, bo Bismarck został zatopiony przez flotę brytyjską, ale Bismarck został wcześniej bardzo upośledzony, głównie chyba ster miał zniszczony i śrubę przez właśnie torpedy z lotniskowców. Samolotów z lotniskowca. Ale to następnym razem. Sobie popłyniemy Minekaze. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia. Cześć.